jeśli chcesz poczuć się jak w komunie, to taka średnio zachęcająca wizja, ale jeśli chcesz poczuć jak smakuje socrealistyczny relikt, to jedź właśnie tam. Wąski pas ziemi, około 15 km szerokości, 200 km długości, Naddniestrze w Mołdawii czy nie w Mołdawii. O tym w dzisiejszym programie Za siódmą górą, w którym gościem jest Maciej Suska. Dzień dobry, Maćku. Maćku, w ogóle pomysł jechać do Naddniestrza, czy to warte? Jak najbardziej, jest to najbardziej niesamowite miejsce w Europie i tak wielkie przeżycie. To odważne sformułowanie, no bo z tego co wiem, jest to z jednej strony jakaś taka prowincja Mołdawii, podległa Mołdawia, z drugiej strony taka niepodległa, tak mówią sami mieszkańcy Naddniestrza. To w końcu jak to jest? Kto uznaje tą republikę, a kto jej nie uznaje? Mołdawia nie kontroluje Naddniestrza, a Naddniestrze jest uznawane tylko i wyłącznie przez Abchazję, Osetię i Górski Karabach. Inne nieuznawane to mało państwa. Czyli tak. Polska de facto nie uznaje tego miejsca. Dla nas to co Mołdawia? Mołdawia pogodziła się po przegranej wojnie z Naddniestrzem w 1992 roku z tym faktem i stara się w miarę współpracować z rządem Naddniestrza i koncernem Szeryf, który rządziowym Naddniestrza. Czyli rozumiem, że kiedy chcę, jako powiedzmy podróżnik, wędrowiec, dostać się do Naddniestrza, lecę do Kiszyniowa, do Mołdawii i potem co? Wychodzisz z lotniska i łapiesz marszrutkę na trasie przy lotnisku. Za godzinę jesteś już na tej słynnej granicy mołdawsko-naddniestrzańskiej. To w końcu po co granica? Skoro to jest prowincja, która jest podległa rządowi w Kiszyniowie, to czemu granica? Oficjalnie to jest Mołdawia, ale oficjalnie Kiszyniów tego nie kontroluje, a Naddniestrze lubi pokazywać, bardzo lubi pokazywać swoją niezależność. Także najpierw wjeżdżają, zobaczysz rosyjskich żołnierzy oraz transportera opancerzone, a potem dopiero masz naddniestrzańskich celników. Czyli tak naprawdę, patrząc z punktu widzenia Kiszyniowa, to jest takie samozwańcze troszeczkę. Tak, najbardziej. Te brameczki, ci celnicy. Co trzeba mieć? Paszport? Musisz mieć wizę? Paszport i pogranicznik naddniestrzański wydaje tobie wizę dobową na karteczce. Dobową? To mało. Tak. Ale jeżeli chcesz zostać na dłużej, to wtedy następnego dnia, najlepiej rano, z meldunkiem z hotelu udajesz się na komisariat OWIR-u i milicjant wydaje tobie wizę wielodniową, na ile tylko chcesz. A gdzie ta? Gdzie jest ten komisariat? Są dwa lub trzy w samym teraz polu. A, czyli stolicy tej prowincji? Tak, tak, Naddniestrza. Tak, tak. Ile będziemy jechali z Kiszyniowa do tego miasta? Do granicy, z Kiszyniowa do granicy z Naddniestrzem masz godzinkę. A potem? Potem jest miasto Bender. Potem przejeżdżasz mostem przez rzekę Dniestr, jesteś teraz w polu, tak jakieś 20 minut od granicy. Czyli 4 godzinki jazdy, jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Z tego co wiem od ciebie, od innych ludzi, którzy tam byli, to jest tak, jakbyśmy się cofnęli te 40-50 lat, kiedy wokół nas takie same stare łady jeżdżą. No to jest po prostu pomniejszony Związek Radziecki. Wielki bazar. Tak, Związek Radziecki w miniaturze. Podobno miejsce idealne dla przemytników. Wszystko tam jest nielegalne, łapówki idą po prostu w koszmarny sposób. Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Naddniestrze kiedyś słynęło z tego, że z bazy wojskowej Kolbasna wywieziono 97 walizaczek atomowych, które nie wiadomo co się z nimi stało, generał Lebieć o tym mówił. Obecnie te czasy już minęły, kiedy to było takie Eldorado przemytnicze, co parę lat słychać o jakichś próbach przemytu materiałów rozszczepialnych. Natomiast idzie przemyt papierosów, alkoholu, ale to są takie nieszkodliwe historie. Mówiłeś mi też wcześniej przed programem odnośnie pewnej ciekawostki, jeśli chodzi o filmy, nowości filmowe. Tak, ponieważ do Naddniestrza, nie możesz pozwać Naddniestrza o prawa autorskie, tak więc filmy, które jeszcze w kinach nie były wyświetlane, na przykład w Stanach Zjednoczonych już są w telewizji państwowej wyświetlane. Teraz powiem. Dobrze, to może wejdźmy teraz bardziej w tą część krajoznawczą. Wjeżdżamy do krainy Naddniestrza. A jak to wygląda? Góry, niziny, lasy, to są pustynie. Pola, generalnie pola i miasta, blokowiska, a także małe wsie. Transport na miejscu marszutką, tak? Marszutki, pociągi są jakieś, taksówki. Coś... Jest pociąg, który jeździ z Kiszyniowa do Odessy. Znaczy tam są problemy czasami z tym połączeniem, dlatego nie polecam, bo może być różnie. Najlepiej jest marszutką albo samochodem.
No dobra, czyli powiedz mi w takim razie, no bo są problemy, jest korupcja, troszkę tak tam pachnie reliktem komunizmu, to powiedz mi, jaki jest sens jechać do państwa, które jest wciąż strefą zmilitaryzowaną? No ja twierdzę, że jest to ogromne przeżycie, które pamięta się na resztę życia. Poza tym tam jest pewien taka ciekawostka, jest w tym kraju rządzi koncern Szerif. Szerif, który de facto jest państwem. Jest wszechpotężny. Co to jest za koncern? Czym zajmujesz się? Koncern ten posiada stacje benzynowe, sklepy, klub piłkarski. Znamy, Legia grała niedawno tak, z Szerifem. Tak. Był remis z Warszawy. Tak. I Szerif ma bardzo probiznesowe podejście do polityki. Poprzedni prezydent Naddniestrza, Jewgeni Szewczuk, próbował walczyć z tym koncernem. Dysponował KGB, armią, ale Szerif miał parlament naddniestrzański i to Szerif wygrał tą batalię. Prezydent Szewczuk po zdaniu władzy musiał uciec do Rosji, przepływając łodzią przez rzekę. Czyli właśnie państwo mafijne, tak to można nazwać. No tak, to jest państwo rządzone... Czy państwo, prowincja... Tak, to jest te skrawek ziemi rządzone przez koncern Szerif, który na dzień dzisiejszy nawet nawiązuje stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i warto to powiedzieć, bo nie mówi się o tym na świecie, iż ambasador USA w Naddniestrzu co 2 miesiące pojawia się w Tiraspolu i rozmawia z prezydentem Naddniestrza Wadimem Krasnosielskim. Mamy coś więcej na ten temat? Jakiejś wiedzy? O czym mogą mówić? O negocjacjach na temat przyszłości Naddniestrza, o ekonomii. No podejrzewam, że jest to część po prostu dużego otwarcia Trump-Putin. Mhm. Wow, mocna rzecz. Mam taki cytat, Maćku, jeśli chodzi o Naddniestrze. Pewna dziennikarka, twoja koleżanka podejrzewam, napisała takie zdanie odnośnie tej prowincji. Nie rób zdjęć. Nie wygłupiaj się, nie dyskutuj, nie mów, że jesteś dziennikarzem. Ten kraj nie istnieje. Ma nieistniejącą granicę, nieistniejący rząd, nieistniejącą walutę, ale ludzie, wojsko i przepisy są prawdziwe. No właśnie, jest rząd, z tego co wiem, jest waluta, o tym później wiemy, jaka jest waluta. Mają flagę, mają armię, są paszporty, czyli właściwie wszystkie takie elementy, po których poznajemy, że państwo jest niepodległe, są w Naddniestrzu. Tak, paszporty służą też jako dowody osobiste, bo nie mają dowodu osobistego, tylko mają paszporty, tylko i wyłącznie. Ale żeby wydostać się z Naddniestrza, muszą aplikować o paszporty mołdawskie, ewentualnie rosyjskie, ukraińskie, rumuńskie. Są rekordziści, którzy, obywatele Naddniestrza, którzy posiadają po parę paszportów. A jeśli chodzi o ludzi, z tego co wiem, tam żyją Rosjanie, Mołdawianie, Ukraińcy. Także Gagauzi, Rumuni i Polacy. Jest Polacy? Polska wieś w Raszkowie, a także Dom Kultury Polskiej. Nie, niestety nie, ale następnym razem jak pojadę na Naddniestrza, to obowiązkowo się tam udam. Jest też Dom Kultury Polskiej w Tiraspolu. I miałeś okazję mówić z tymi Polakami? Wtedy byłeś? Jeszcze ten Dom Kultury nie działał. Po prostu następnym razem jak pojadę, czyli trzeci raz, a sądzę, że będzie, to wtedy obowiązkowo. Jakie są reakcje ludzi, mieszkańców Naddniestrza na wizytę turysty z Polski? Generalnie bardzo pozytywne. Byłem ubrany w tielniaszkę, czyli rosyjską koszulkę marynarską, te niebieskie paski, co jeszcze bardziej powodowało pozytywne reakcje. Ludzie się cieszą, jak widzą, że turyści do nich przyjeżdżają. Jak wygląda robienie zdjęć? Czy to jest wszystko takie swobodne, czy jednak czujesz, że ktoś cię kontroluje? Za prezydentury Igora Smirnowa kiedyś były z tym problemy, natomiast teraz się to bardzo zmieniło i jest w sumie swoboda robienia zdjęć tam poza oczywiście obiektami wojskowymi. I nie można też fotografować żołnierzy rosyjskich, transportowych, opancerzonych, ale no w sumie można, tylko tak, żeby nikt nie widział, tak jak ja to robiłem. Ceny, Maćku, to jest zawsze ciekawy temat dla podróżników. Jest drożej jak w Mołdawii. Aha, czyli, no bo żebyśmy mogli to odnośnie Polski. Ale co ciekawe, mają wyższe emerytury od mołdawskich i od ukraińskich. Czyli powiedz mi, ile by tak na polskie pieniądze kosztował obiad w Naddniestrzu? Mniej więcej. No, podobne do Polski, wiesz, 30 zł, 40. Waluta, to jest rubel naddniestrzański, musisz wymienić po przyjeździe. Tylko tymi rublami płacisz, nie przyjmują innych walut i to jest przestrzegane tam. Natomiast przy wyjeździe pamiętaj, żeby z powrotem wymienić, bo na inną walutę, gdyż rubli naddniestrzańskich poza Naddniestrzem nigdzie nie wymienisz. To jest nieznawane.
Ty masz tu parę tych rubelków. Tak, tak, tak. To są, proszę Państwa, monety, które, mogę jeden, wygląda troszeczkę to jak taki do gry w pokera. To jest światowy hit numizmatyczny. Monety z materiałów syntetycznych świecą na podczerwień, a także ultra. One są z czego? Bo to nie jest miedź, ani żaden... Nie, to jest materiał syntetyczny. I to jest awangarda, wiesz, to jest totalna nowość i niektórzy jadą do Naddniestrza tylko jak po to, żeby je zdobyć. Nie? Tak. Niektórzy jadą tylko po to, żeby je zdobyć. Żeby kupić te monety i potem je u nas handlować, tak? Ewentualnie po ile prostu, żeby posiadać. Nasz specjalista da na to taką monetę, na, parę lat temu się pytałem u numizmatyka w Warszawie, to powiedział, że za 100 zł. Jedną? Całość, cały zestaw. A, no, cały zestaw. Jak ktoś pojedzie i kupi dużo, to może nawet coś z tego będzie miał. Maćku, powiedz mi jeszcze, bo o to nie pytałem ciebie, jacy są ludzie w Naddniestrzu? Chodzi mi o ich taką, wiesz, osobistą relację względem siebie. Czy tam są duże rodziny, czy raczej żyją jak Skandynawowie, skryci, cisi, małomówni, czy raczej są weseli jak Włosi, otwarci i dużo mówiący? Znaczy oni, pan tak, no to jest Związek Sowiecki w miniaturze, czyli są duże rodziny, sąsiedzi się spotykają ze sobą. Także nastroje są bardzo przyjazne tam i życie społeczne w sumie jest bardzo pozytywne. Czyli warto, teoretycznie. Warto, warto, jak najbardziej. Ty z tego co wiem, jesteś fanem tego skrawka. Maciek mnie bardzo prosił, mówi, Stefan, zróbmy odcinek o Naddniestrzu, bo to jest miejsce jedyne na świecie, które rzeczywiście no, pachnie tym reliktem jeszcze socrealizmu. No i rzeczywiście, jak się ciebie słucha, to oczywiście to widać, że to jest miejsce, które dla ciebie jest niezwykłe. Tak, to sądzę, że jeszcze wrócę tam nieraz. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie, gdyby ktoś z Państwa rzeczywiście miał ochotę na taki troszeczkę socrealizm, troszeczkę tego, jak to wyglądało kiedyś u nas, a również w Związku Radzieckim, no to jest taka możliwość. Jest taka prowincja Naddniestrza, do której dojedziemy dosyć łatwo, z tego co wiem od Maćka, i za małe pieniądze, bo ile kosztuje lot do Kiszyniowa? No to za 560 zł dostaniesz się do Kiszyniowa. Jeszcze można. A na miejscu, jak to jest na rosyjski, bo wiem, że po rosyjsku tam się pozbywamy. Wiesz co, po polsku. Po polsku? No to proszę Państwa, no w ogóle miód i malina i tylko jechać. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy za ten odcinek. Maćku, zapraszam na kolejną osłonę za... jakiś czas, jak będziesz miał ochotę do nas wpaść, to oczywiście Cię chętnie przyjmiemy. A my Państwa zapraszamy z obsługą tego odcinka, tego programu na następną jego osłonę za tydzień o 21 sobotę za Siódmą Górą. Do zobaczenia.